Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lechu, XCOM 2 dwójeczka, gramy dalej kampanię, mamy tutaj całkiem niezły rozwój, pokonaliśmy w ostatnim odcinku ostatniego z wybrańców, no i teraz muszę troszeczkę poczekać, a dokładnie poczekać bodajże 4 dni na to, żeby tu ta fiolka z bazy została przeanalizowana. W tym momencie nie mogę puścić tutaj badań, które by mi dołożyły dodatkową broń obcych, które ściągnąłem z czarnoksiężnika. Bardzo nie był aż taki trudny, całkiem fajnie poszło. W takim razie musimy jeszcze poczekać trochę. Tu sobie wejdziemy teraz na mapkę. Projekt Avatar powinien dostać po tyłku. No proszę. No i zostały dwa. Tutaj mamy też dwa, ale tu jeszcze na razie nie będę tego robił. Zamiast tego możemy za to pobudować jeszcze troszeczkę wieży. Mam to co prawda w większości już wybudowane, tak więc dużo nie brakuje. Więc dlaczego by nie? Surowce też całkiem sporo dochodzą, więc nie ma stresu. No dobra, to opanujmy cały ten, wszystkie te kontynenty. Tu zbudujemy sobie kolejną wieżę. Specjalnie jakiś w tej chwili potrzeb dużych nie mam, sprzęt mam całkiem fajny, w większości używany właśnie z wybrańców. No proszę, mamy tutaj operacje partyzanckie, czyli tak można by zrobić. Wszyscy żołnierze Adwentu mogą po śmierci wchodzić jako zombie, to może nie. Akurat czasem dodaję trochę pikaterii podczas wszystkich tajemnych operacji, ryzyko schwytania. No, to jest troszeczkę niefajne, bym powiedział. I tutaj mamy jeszcze czarny rynek, jest zamknięty na 6 tygodni. No, to mi akurat nie przeszkadza, dlatego że tak naprawdę na tym czarnym rynku za dużo rzeczy nie ma. Jak już się pojawiają takie jakieś fajne, to są naprawdę drogie i nie warto ich kupować, bo często znajdujemy lepsze, które wypadają nam z obcych, więc to akurat mi nie przeszkadza. Ale za to sobie tutaj pójdziemy po naukowca, który w tym momencie przyspieszy nam dodatkowo badania i zapobiegniemy temu mrocznemu wydarzeniowi, że podczas tajnych operacji istnieje ryzyko schwytania. To będzie chyba najlepsza opcja dla mnie. Co my tu mamy? Elitarny oficer, żołnierz, kodeks, strażnik i czyściciel. No, czyli niespecjalnie trudne wyzwanie. Myślę, że poradzimy sobie w miarę szybko i nie będzie to problem. No dobra, zobaczmy, kto tu chce z nami iść. Czy tak, mamy tutaj piątka, szóstka. Dobra, pani na razie podziękujemy. Tutaj mamy tak. Tu trzeba by dołożyć. Aha, tu już jest. Oni chyba są razem. Zgadza się. Dobrze, dołożymy jednego snajpera i spokojnie możemy ruszać. Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Jakiś snajper, który jeszcze nie ma pary. No tutaj jest jeden taki. Więc spoko. No to teraz tak, udostępniamy sobie przedmioty. Udostępniamy sobie broń. Udostępniamy sobie pancerz i uzbrajamy naszą ekipę. Tu już jest wszystko chyba uzbrojone, więcej się nie da niestety. Tutaj przydałby się może jakiś granat jeszcze dodatkowo na wyposażeniu, na przykład
taki zamrażający w razie czego może się przydać. Tutaj mamy chyba lekarza, typowego lekarza, z tego co widzę. Tak, tak, to jest lekarz. No dobra. Panie lekarz, co by ci tu dać? Damy ci to, damy ci to, damy ci apteczkę i lekarz jest jak znalazł. Teraz tutaj mamy takiego, który walczy wręcz, a może iść w sumie nie przeszkadza, dlaczego nie. Mamy tutaj sprzęt od zabójczyni, on się tutaj całkiem fajnie przydaje i się nie marnuje. Oczywiście dam mu, żeby czasem przypadkiem nie został skontrolowany przez jakiegoś łosia, który się tam nagle pojawi. Dobra, teraz tutaj oczywiście ten pancerz idealnie się nadaje do snajpera, z taką snajperką, która nie potrzebuje dwóch ruchów, żeby strzelać i ma całkiem ładne dodatki. Nie wiem, które strzela, no, powiedzmy, że zapalające będzie dobre. No i oczywiście nie chciałbym go, bo może tam się znajdować jakieś posiłki, jeśli przybędą czy coś, to wtedy może się porobić całkiem niefajnie. No i tutaj jeszcze mamy jednego ochotnika, który chce iść z nami. No to proszę bardzo, damy mu tak, damy mu tak. Tutaj zostawiamy tak jak jest, a może być. I tutaj oczywiście musi być chroniony. No i ruszamy, nie ma na co czekać. Let's go, że tak powiem. Skyranger deployed. In position for deployment. We've been given a prime opportunity to disrupt Advent's operations and delay their current plans. One of their field commanders has decided to tour the actual field, and we're going to make sure he never leaves there alive. Once you hit the ground, find our target and eliminate him as quickly as possible. Menace 1-5, we're tracking the Advent General and his escorts, but we don't have an exact fix on their location. Sweep the area and eliminate the target along with any other hostiles that stand in your way. Dobra, pytanie teraz, w którą stronę się udać? Tutaj najwidoczniej nie, jak już to trochę tam. Dobra, mniej więcej jakiś plan już mam. Na razie pusto. No, skoro jest pusto, to można zająć jakieś w miarę dobre pozycje, najlepiej nie na dole. A na moście sobie zajmiemy. Sanno dove siamo. No. Tak tego nie przewidziałem. A w sumie może i dobrze. Kto tam wie? Pudło. Pudło. Jednego zlikwidować, drugiego sobie wziąć za szpiega. Też tak można. Skoro już zostałem odkryty, to nie ma tutaj co. Co się powstrzymywać. Nie sądziłem, że tak szybko zostanę wykryty. No ale trudno. Nie mały błąd.
przynajmniej będę miał szpiega, który mi to zaraz znajdzie, może. A, już mam posiłki. No właśnie, to trochę komplikuje sprawę. Ale to nic. To jest żaden problem. Tu na razie jest czysto. A przeładuję sobie. Skoro jest czysto, to chwilowo będziemy trzymać się tutaj tego miejsca. Dobra, wyjdźmy stąd. I will reposition. I have sight beyond the patrol moving here. I can see the objective from here. No i mamy cel. Target identity confirmed. That's the general. Take him out before they can escape. We won't get another shot at this. Pytanie, co tu może wybuchnąć? Na razie nic. No ale to nic. No dobra. I know where you are. Skoro tak. A deadly stowaway. Troszeczkę was rozruszam. W takim razie. Jeszcze nie. Stały tylko dwa. Nie mam jak wyjść, bo sobie przez przypadek nie, dobra, ja w tej turze tutaj spauzuję. Barto. Najlepiej. Ezequo. Kapnął się. Wcale mnie to nie dziwi. No ale skoro już się kapłeś, to cóż. Cóż. Confirmed. Zróbmy tak. Venice 1-5, kill confirmed. That's how it's done. We need to clear the area of any remaining hostiles. We can't allow them to recover the general's body. Spoko. Okej, użyjemy kotwiczki. Grapple out! No i warta. Dobra. Dlaczego by nie smagnięcie? Może się uda. Niestety. No to... Warta. Ja sobie nawet tutaj zrobię wartę.
Źle stoję. Absolutnie. Czemu by nie? Pańka też dobra. Target neutralized. No pięknie. Zobaczmy jeszcze jak to tutaj wygląda. Drap się, chłopcze. A damy się tu wartę. Dobra, zróbmy mały wyłom. Dlaczego nie? The target is marked. Akurat skoczyli sobie w ten samo miejsce. Może i dobrze. Jak to teraz zrobić? Dobra, może tak. Jestem za daleko. Szkoda. Może zostałem tylko ja. Drugi pewnie zrobi wartę. Wszystko jest na warcie. Dobra, na to też jest sposób. No to cieszy. A, dwa pudła. Nie przesadzaj. No. Dobra. Darmowe przeładowanie. Żaden problem. No longer a threat. Pięknie. Target down. Bez większych problemów. Przeładowanko. Czyli chyba to jeszcze nie byli wszyscy. Na to wygląda. Tu się udamy. Przeładowanko.
Poczekaj chwilę z ruchami. On my way. No dobra, bez problemu. Back online. I warta. My life is in your hands. Usuwamy się z tamtego miejsca. Watching comes naturally. Dobra. Ricevuto, mi muovo. I porta. Fatevi sotto. Overwatch. Dobra. Non-evade detection. Gdzieś tu jeszcze są jakieś przeciwnicy. Niestety nie mam pojęcia za bardzo gdzie ich szukać, ale myślę, że zaraz się gdzieś znajdą. I'm on the move. I will always find. The patrol is upwind. To jest pięknie. O kurczę. Nie taki był plan. Dobrze. Ja się muszę stamtąd szybko usunąć. Chociaż może na końcu. Dobra. Może damy radę. Myślę, jak tu ich zajść. Czy będę widział stąd? Może. Zobaczymy. A jednego widzę. Zawsze coś. Pięknie. Rock and roll. Dobry strzał. Jest tu się lot. Może. Dobra. On your order. Dalej. Nie ta strona, chłopie. Na wszelki wypadek. Jak to teraz? Spróbujmy tak. Za daleko, szkoda. Ale mam pomysł. Sharon, my resolve. Dobra, oddałem sobie ruch. Przynajmniej mam chwilowo jeden.
Trochę daleko. Mogę nie zdążyć. Korro! Niech se tu na razie stanie. A zróbmy strefę. Dobra. Pytanie, czy mogę sobie oddać ruch? Mogę. To dobrze. Będę miał dwa. We will overcome. Skoro mam dwa ruchy. Trochę za daleko. Nie szkodzi. Dobrze. Mogę. Elegancko. Co zamierzasz? Trochę się jakby nie umie zdecydować na jakiś ruch, ten strażnik. Chyba się popsuł. Szkoda, że spudłowałem. Ale tu trafiłem całkiem ładnie. Pięknie trafiony. No. Aha, czyli w swojej turze nic nie zrobił. Też spoko. To mi mocno ułatwiło sprawę. A się nie umiał zdecydować. No to kończymy pana. Pięknie za 9. Jeszcze raz. Super. To jeszcze raz. No i pięknie. Bezbłędnie. Bezproblemowo. Elegancka akcja. Szybko i na temat. Mamy tutaj propagandę, standardowo. Excellent work, Commander. Your efforts in the field have certainly encouraged the crew. Oczywiście automatycznie też pozbierał nam się lot, który tam leżał. Czy lód. Czasem się mylę i źle mówię, no ale trudno. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Super. To dobra, możemy wracać do naszych działań. Czyli do rozbudowy wieży. Setting course for the Mexican regional tract. Ale pewnie zaraz coś się będzie działo znowu, więc
nie ma tego, to tamto. Dobrze, czyli tak, tutaj mamy, poszło wewnętrzny ogień, super. Mogę kontynuować szkolenie. To się czasem przydaje. Ale nie będę teraz tego uczył. Maga. Agenta psi, może tak. Kontynuuj szkolenie. No, oczywiście szczelina pustki. Bardzo się przyda. We had some wounded soldiers requiring treatment after that last covert action. Rdzenie termin. Rest, they'll be ready to get back. Razy dwa, spoko. Dajemy jakąś kolejną tajną operację. Co byśmy tu mogli dać? Nie. Możemy dać jeszcze jeden, ale to nie jest teraz wymagane, bo naprawdę zwiększenie sprytu bojowego, no niech będzie. Edukacja taktyczna, no dobrze. W takim razie edukację taktyczną damy. No powiedzmy, puścimy sobie tego łowcę i damy jednego naukowca. My followers will appreciate the support of your soldiers. Tutaj mamy awansik. Oczywiście nie stosuję tutaj przy snajperach, nie stosuję tutaj pistoletu, dlatego że to jest słabe. Ja nie widziałem, żeby tutaj szło jakoś tak specjalnie z tym pistoletem sobie trochę ponaparzać. Dużo bardziej jest, dużo lepiej jest się skupić na snajperce. No, dlatego ja przeważnie snajperów robię tak, że wszystkie skille daje im bezpośrednio do snajperki. No proszę, chyba udało nam się. I truly hope those gruesome images are the worst of what we find today. They're slaughtering us, doctor. What could be worse? We're about to find out. I've patched the shadow chamber directly into the ship's computer. It's been sifting through the material we recovered non-stop since our return, cataloging sequences. Genetic sequences in near infinite combinations, yet all bearing similar genetic markers, human markers. There must be thousands of them. Tens of thousands, and the procedure is still nowhere near complete. Which is why we need the ship's computer to find out where they came from, by cross-referencing them with the data we've managed to hack from the Advent network. It's an admission file from one of the gene therapy clinics. Avatar. Just what exactly is in that vial? In my worst nightmares, I would never have imagined. Doctor. I believe we have found the missing civilians. That's impossible. The gene clinics. Millions of people just looking for help. Medically screened and selected. Suitable candidates taken to that contemptible facility to be processed, refined into the material we now possess. But why do this? I could not begin to fathom a guess at this point. There exists no research that would ever warrant this. It's genocide, Doctor. And these people are walking right into it. We may not know what they're doing with this stuff, but I think I can find out where it's going. Got it. It's a high security production facility. Standard defensive complement. Then I strongly suggest we pay them a visit, Commander. Agreed.
The information we gain could prove invaluable towards stopping the aliens' true agenda. No i pięknie. New objective added. Sprawdź spużynne fiolki z tajnej bazy. No, tak. We're making progress, Commander. I've updated our objectives based on the latest findings. No tak, dobrze. Mamy tutaj kolejne dwa, brama pszeniczna i sekcja zwłok awatara, który też przypadkiem, albo nawet nie przypadkiem, no ostatnio nam się naciął, ale nie będziemy tego robić na razie. Tutaj mamy nowe badania, potrzebuję broń czarnoksiężnika przede wszystkim, więc tym zajmę się najpierw. We've made initial contact with the resistance operatives working in this area, Commander. They're going to show us how to get into the alien forge. Tu będzie ciężko. My sobie jeszcze poczekamy na. Poczekamy sobie, zanim ruszymy na tą bazę, poczekamy sobie na wyniki badań nad bronią. Przede wszystkim, więc jeszcze nie teraz. Ale już na pewno niedługo. Setting course for Sector 9, Western United States. Mówi, tam się tutaj jakieś kręciło blisko. No proszę. Chyba jednak zostaliśmy dostrzeżeni. Some way you can override it. Not from here. I can't get our engines online while it's out there. Commander, we're gonna have to do this the old-fashioned way. Destroying that spike is our only chance at getting out of here. We can't let the aliens take this ship. No i dobra. We're going down, Commander. UFO contact has disabled our systems. Brace yourselves. To lecimy z tematem. We can deploy some of our wounded troops back into combat if you feel it's necessary. Na szczęście ta ekipa jest bardzo dobra, więc spokojnie możemy startować dalej z nimi misji. Poradzimy sobie raczej bez problemów. Situation critical. Primary Avenger systems are offline and hostiles are. Commander, we've got a critical system failure. The Avenger is dead in the water. I'm diverting reserve power to the scanners, and they're picking up a powerful radiation source nearby. We need to locate and destroy whatever it is disrupting our systems. We may have a bigger problem, Commander. We're picking up heavy comm traffic. Dozens of Advent transports are inbound on our position, and they've got battleships in tow.
The aliens are sending everything they've got. We have to get this ship off the ground or we may not make it out of this one. Na razie brak. Tutaj mamy dodatkowe wieżyczki z pola obronnego, tak zwanego, które wcześniej wybudowałem. I tam jeden technik cały czas nimi operuje. Tak więc luz. Lepiej sobie zostawię na razie na warcie. Dobra, warta. Warta. Będziemy się poruszać powoli, dlatego że tu tych wrogich sił może być sporo. Ja już dobrze nie pamiętam. O, właśnie się zlatują. Szkoda, że spudłowałem. One też się tutaj poruszają. Patrolują. Commander, I'm sending reinforcements in from the Avengers reserves. Nie wiem, czy posiłki będą potrzebne, ale może będą. Ale pudło. Fatalnie. No tu przynajmniej dobry strzał. To pech, że nie trafiłeś. Nawet dwa razy. No to jest totalne. Topa. Aha, tamtego jeszcze nie widzę. Warta, warta, za daleko są. Nie mogę do nich strzelać. No i mamy tutaj posiłki. Chodźcie. O, sporo ich. A to zrobiłem.
czy... Wyczyścimy sobie przedpole trochę. Tylko muszę dobrze trafić. Wszystko drzewa, jakieś takie rzeczy, które przeszkody terenowe bardzo źle wpływają na rakiety i jak się źle wyceluje, to po prostu trafiają nie tam, gdzie trzeba. Można sobie swoich ludzi ściągnąć całkiem przypadkiem. No, przez moment było dobre ustawienie, ale... O. Do góry. Zaraz się... O. To będzie najlepsze. Najlepsze wyjście. No i pięknie. Masz prezent. Zobaczymy, co się stanie. No święty wojownik. Masz krycia. No, wieżyczki całkiem spoko tutaj działają. Piękny hit. No tutaj pudło. Niestety, nie można mieć wszystkiego. Dobra, moje ruchy. Dolecimy. Żegnam. Darmówka. Dobra. Jak teraz to zrobić? Szkoda, że nie mogę. To inaczej. Dobra, tutaj sobie zrobimy
tam zwiął. Dobra, inaczej. A, mogę postrzelać tutaj działkami. Zobaczymy, ile ściągnę na bieżąco. O, 31% to tam za dużo bym sobie nie obiecywał. Ale czasem nawet takie trafienia są 100%. O, proszę, jak ładnie. Niestety pudło. Elegancko. Teraz tutaj też bardzo dobry strzał. Dobra, ten jest pod tarczą. Zróbmy tak. Pięknie. Dobry strzał. Tutaj dajmy wartę. Myślę, jak tutaj teraz to zrobić. O, w sumie nawet nie mam pomysł. Warte. Żeby się było stąd wycofać. Nie zostać znalezionym. W tej chwili nie trafi tak, jak bym chciał, ale to nic. Zróbmy tak. Oj, właśnie o to chodziło. Bardzo ładnie.
Działka też są. I co, nie? Mamy darmówkę. Ma to chwila. Tu jeszcze nie będę strzelał. Pięknie. Ciężko chodzi. To może tak. Smagnięcie elegancko. Żegnam. Absolutnie. Nie wiem, bym miał. Spoko. I go where I'm needed. No i tyle. O, super. No, wieżyczki są tutaj naprawdę niezłe. Też mają niezłego cela. Warto. Warto. Pozamiatane. Bersaglio neutralizzato. Na razie. Heading there now. Warta. Z wyższej pozycji. The situation just got worse. Resistance outposts are reporting enemy transports on the move across this region. They're getting ready for an all-out assault. Moving out. Dobra, ja tu sobie zarzucę wartę. Tutaj sobie przeładuję. Warta. Najlepiej jak najbliżej się ustawić. Warta. Warta. Ja muszę się zbliżyć maksymalnie do... O, mamy tutaj kolejnych przyjemniaczków. Coś tu mogę wysadzić jednak. Aha, tylko auto, dobra. Pech. Dobra, chwilowo nic. Tutaj dajemy wartę, tutaj dajemy wartę. Tu dajemy wartę, tu dajemy wartę. Lepiej tam nie iść. Ja sobie tam wyślę kogo innego. Na przykład grenadierów. Ustawić. Roger. Tutaj będzie ok. Affermativo.
bezbronne trochę to towarzystwo. Ładny krytyk. Elegancko. Lecą posiłki. A na szczęście nie jakieś specjalne, mocne. Na całe szczęście. No to panowie, strzelamy elegancko. Nieoparta. Non mi sento tanto bene. Ma, musiał trafić. No trudno. Jeszcze jakieś trafienia muszą być. Commander, I'm sending reinforcements in from the Avengers reserves. Menace 1-5, be advised, we've picked up hostile reinforcements inbound on your position. No okej. Żaden problem. Żegnamy. On the move. Tu się bardziej przydasz. Lubię myślę. No dlaczego nie? A mogę w sumie strzelać. Tugi też. No gdyby nie trafię, to trudno. To jest już daleki zasięg i tutaj nie mam złudzeń, że będę pudła. Nie szkodzi. Wsparcie. Teraz ja. Okej. Got it covered. Nie ma problemu. A w sumie dlaczego by nie?
spoko. Dajmy sobie ruch. Wykończmy tego. Pięknie. Darmowe przeładowanie. Super. Jeszcze jeden ruch sobie oddam. A dokończ go. Nie będę tu już przeszkadzał. Pięknie. Target destroyed. Excellent work, Menace 1-5. Shen, what's our status? Whatever it was, destroying it seems to have lifted the disruption field. Engine control systems are coming back online. We should be clear to take off within 60 seconds. Commander, we can take off on your order. We should get the squad on board and get moving. Okay. Czyli... najpierw muszę wrócić wszystkimi żołnierzami. Ale to najpierw rozbijemy te posiłki. Contatto visivo con truppe Advent. Elegancko. Riprendo la mira. We take from the elders. Our position is compromised. Menace 1-5, be advised, we've picked up hostile reinforcements inbound on your position. Tu będą teraz non-stopa posiłki, a ja muszę wszystkimi żołnierzami teraz wrócić do... Okay. Ach, zapomniałem o tym. Trafił. No trudno. Mogłem się nie ruszać, ale to szczegół. Niech będzie, że masz farta. I tym razem się dałem trafić. Nic nie szkodzi. Moving to position. Go heal him. Zapomniałem o tej warcie, no. Nic to nie zmienia. Dobra. Not a problem. Elegancko. Only the best. Running dry. I'll be there soon. Tą część mamy wolną.
Warta. Warta. Warta i warta. Good copy. Moving on target. Affirmative. Covering now. On your order. Warta. Sure thing. Warta. Affirmative. Covering now. Dobra. A czemu nie? Io ci sono. Tu się stanę. Truppe Advent avvistate. Pięknie. Non farà più male a nessuno. Super. Hostile target down. Menace 1-5, be advised, we've picked up hostile reinforcements inbound on your position. Armor still holding. Dobra. Locked and loaded. No to ja sobie tutaj na razie jeszcze stanę. Okej. A confident approach. Wracaj. 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 It's not too far. You can never escape my sight. Mówimy. Warta, warta. 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 Ewakuacja. Let's do this. Ewakuacja. Location confirmed. Dobra. Czy tu są wszyscy? Nie, nie wszyscy jeszcze. Jeszcze nie wszyscy. Corro! Dobra, to robimy warty. W takim razie... On Overwatch! Vedo la posizione delle truppe a sui fianchi! Nie trafiłem. Pudło. Kolejne. Sono arrivati i loro amichetti. Spoko.
Raz. Kill confirmed. Darmówka. It's killing time. Teraz tak. Tu gdzieś miałem. Ej, za daleko. Szkoda. Przydałoby się teraz. No trudno. W takim razie coś innego. Ty się na razie nie ruszaj. A już po warcie chyba. Ta warta usunięta. Bardzo dobrze. Po robocie. Nieźle. Pięknie. Pozamiatane. Roger. Jest na miejscu. Wszyscy. No i dobrze. I wydajemy. Wydajemy rozkaz odlotu. Excellent work, Commander. Looks like the Avenger lives to fight another day. No i super. Całkiem ładna misja. Tell them to pose near an Advent burger menu. For science, of course. No. I'm glad to see that our cooperation with the resistance factions is going so well. Zwialiśmy. Their soldiers seem to be a big help around here. Elegancko. Ktoś niestety jest w szoku. Muszę się pozbyć negatywnej cechy. Zobaczmy. Nie wiadomo dlaczego więcej żołnierzy jest w szoku z tego co widzę. Może zbyt zmęczeni, trudno powiedzieć, no ale to nic. Ja się już z wami żegnam, dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne odcinki, które pojawią się pewnie niedługo. Trzymajcie się, na razie, cześć!